Cześć kochani, kanał Rock Day, Wojtek Pietraszek z tej strony. 10 najczęstszych błędów robionych przez początkujących gitarzystów. Tak, to uważam, że to wypadałoby poruszyć ten temat. Bardzo to jest istotne. No, dobra, pierwszy punkt, jaki uważam, że powinno się poruszyć, to jest to błędne trzymanie piórka. Czyli błędne trzymanie piórka na przykład w trzech palcach i próbowanie tutaj uderzanie tymi trzema palcami, albo jakieś pod złym kątem, prawda, jakiś nie czubkiem, tylko jakimś tym, albo pod złym kątem w stosunku do struny i wtedy piórko się inaczej zupełnie daje, inny dźwięk daje, prawda, daje jakieś takie coś, zamiast wyraźnego. Tylko takie właśnie coś takiego. Czyli po prostu wszystkie te rzeczy, które są związane z piórkiem, to często właśnie są błędne i uczniowie tak często źle robią, czy początkujący gitarzyści. Były wcześniej filmiki, w których mówiłem na pewno jak trzymać piórko, to są właśnie, tutaj mówię tylko o błędach. Druga rzecz to jest właśnie złe ułożenie rąk. Jednej i drugiej, lewej i prawej. Czyli drugi punkt, złe ułożenie rąk. Czyli na przykład mamy gdzieś tu rozciągnięte i gramy tak. Niektórzy są tak, że grają gitarę i gdzieś ucieka i oni tą rękę zaczynają prostować, nie? Tak samo z tą ręką, że jakoś na przykład trzymają ją na końcu, tak jakby przedłużenie gryfu, a ręka powinna mieć być pod kątem takim powiedzmy 45 stopni powiedzmy w stosunku do z piórkiem, w stosunku do gryfu, prawda? Tak mamy wzdłuż gryfu, dobrze jest, a tak jest pod kątem. Czyli błędne ułożenie rąk, które powoduje no złe granie, po prostu nie da się grać. Tak samo na przykład, nie wiem, tutaj za ciasno sobie trzyma, albo w ogóle, prawda, gdzieś tutaj układam, znaczy no, tutaj właściwie już nie ułożenie rąk, tylko bardziej ogólna postawa jest, prawda, jest błędna, powiedzmy leży już taki, już nie wiem, coś tam wypił, albo nie wypił, nie wiem. I coś mu jest niedobrze, no nie? Następne, napinanie mięśni. No napinanie mięśni to jest bardzo duży, bardzo częsty też, no błąd, nie błąd, no to jest spowodowane tym, że jak ktoś zaczyna grać, to próbuje tak siłowo pewne dźwięki, prawda, wydobywać, próbuje siłowo tutaj szybko kostkować. No i często właśnie mięśnie napinają się tutaj w przedramieniach, w jednej i drugiej ręce, mięśnie tutaj nadgarstka, na przykład bardzo często tutaj te mięśnie, no bardzo napinają się i są bardzo, bardzo się nieprzyjemnie robi, tak samo w tej ręce, albo mięśnie przy kciuku. Później jak się dotyka, to strasznie boli. To zakład, nie wiem, miał w tym momencie, nie wiem, ała. Pewnie dlatego, że mało gram. Na przykład też mięśnie. Tutaj właściwie od dotykania strun to właściwie te paluszki bolą, opuszki, to już jest to. Już musimy niestety przezwyciężyć to. No to nie jest błąd, to jest tylko po prostu taka natura jest ciała, że po prostu musi się przyzwyczaić do drutów, do strun. Także napinanie mięśni. Jeżeli w ogóle coś, jak grasz i coś się zaczyna gdzieś spinać się mięśnie, to najlepiej trzeba przerwać, pomasować, zrobić sobie przerwę, bo długotrwałe napięcie mięśni i ból może powodować nawet zapalenie mięśni, prawda, że coś te mięśnie ten i nawet mogą być jakieś takie przykre konsekwencje. Także pamiętajcie, jak mięśnie zaczynają gdzieś was napinać, coś was ten, to przerwijmy granie. Następny czwarty punkt, niecierpliwość. No bo wiecie jak to jest, teraz mamy tak, telefony, komputery, aplikacje, które nam pozwalają zrobić wszystko, zrobić zdjęcie, mamy produkt, mamy, może nam, nie wiem, ułożyć jakieś nawet, prawda, nawet mówienie można przez telefon zrobić, mówić i telefon sam pisze, prawda, wszystko szybko, a tutaj musimy się nauczyć, no jedynie nie ma aplikacji, która pozwoli wbijać do głowy naukę, no nie, więc tutaj po prostu błędem jest, jeżeli ktoś jest niecierpliwy i po prostu myśli, że od razu będzie efekt. Są tacy ludzie i spotykałem też często takich, którzy po prostu no nie da rady. Ja bym chciał, żeby to w tydzień umieć grać, no ale jak to może być w tydzień, no nie? Albo też miałem takiego gościa, takiego ucznia, który po prostu pochodził na lekcje przez parę miesięcy, później przestał się odzywać. Jak się z nim skontaktowałem, okazało się, że sprzedał gitarę, kupił Xboxa, więc wiecie, to porzucił gitarę dla jedną miłość dla drugiej miłości, no nie? Nie mówię, że Xbox jest zły, ale wiecie, wskutek tego, że on po prostu
nie bardzo mu wychodziło granie, bo coś tam chciał szybko efekty, to po prostu porzucił to granie. Więc tak trochę smutnawy, nie? Następny, piąty, unikanie teorii. Unikanie teorii, tak, bo tutaj jak tutaj już coś... A granie fajnie, jak mam jakiś metal... Pokresy zarąbiście, ale tutaj jeżeli już się coś podszkolić, to tak średnio, tak, a nie. Znam też takich ludzi, co mówili, a nie to teoria, to dopiero tak za 2-3 lata, jak już się coś tam nauczę, to wtedy za 2-3 lata. Ale z drugiej strony, no, sama znajomość chociażby teorią jest sama znajomość dźwięk strun, która struna jest jaka, prawda, to E, to jest to, że to jest nazwa dźwięku. Teorią jest umiejętność, prawda, znaczy... Dźwięki tutaj na grypie to też należą do teorii, więc one muszą być równolegle ćwiczone z umiejętnościami technicznymi, więc pamiętajcie, nie unikajmy teorii, nigdy w życiu. Kolejne, szóste, unikanie metronomu, kurde, to też jest masakra. Po prostu, metronom mnie tam rozwala, po prostu ja nie mogę się skupić. No, nie mogę się skupić, dlatego że umysł nie jest jeszcze przyzwyczajony do tego, że coś ci stuka i masz do niego grać, no nie? Metronom to jest wasze drugie imię, metronom. My name is metronom. Także wiecie, po prostu metronomu nie można unikać. Po prostu musimy się na tyle z nim obyć, na tyle się osłuchać, że po prostu on jest jakby naszym takim wewnętrznym zegarem, który nam wybija rytm. Także nie unikamy metronomu. To wszystko da się przejść i przebrnąć przez wszystko, przez wszystkie takie wnerwiające, bo to jest wnerwiające tak naprawdę te wszystkie elementy, prawda? To mi nie wychodzi tutaj chociażby sam fakt. Tutaj, prawda, źle tutaj ten, a nie wychodzi, tutaj mi bolą ręce, tutaj jeszcze kurde metronom i wszystko to się składa na nas, do naszej psychiki, nas męczy strasznie, bo mamy myśleć o iluś tam rzeczach naraz, przynajmniej nie wiem, mniej więcej pięciu rzeczach naraz, jakby jak nie więcej, a tu nagle, prawda, nas to wszystko przytłacza. Więc po kolei wszystkie te błędy próbujcie eliminować. Siódma rzecz, nierówne granie. No to już jest bardzo ściśle związane z tym metronomem, prawda? Jeżeli unikamy metronomu, to też wtedy nierówno gramy. Jeżeli mamy na przykład w takcie, ma być 8 dźwięków, to musi być faktycznie te 8 zagrane, a nie na przykład 7 albo zagrane 8, tylko już 6, 7, 8 jest troszeczkę oddzielony od pierwszego, drugiego, czyli od piątego, prawda? Piąty ten i szósty, siódmy, ósmy i wtedy przez to nam się rozbija, bo jeżeli mamy metronom, który nam każe grać, to wtedy te dźwięki, prawda, mamy, załóżmy, ze stuknięciem metronomu ma być pyk, pyk, raz, dwa, trzy, cztery, ty, wtedy nam to zupełnie rozwala, no nie? Więc nierówne granie, to jak poćwiczymy z metronomem, poćwiczycie wszystkie te techniki i obejrzycie te filmy, które też będę wrzucał następne odnośnie metronomu, bo też porobimy takie z metronomami. Jak to będziecie mieć obcykane, to nic wam nie grozi, naprawdę. Ósmy. Tracenie czasu. Szukanie różnych piosenek, które właściwie nic nam nie przynosi. Ja na przykład tak miałem, jak zaczynałem grać, że po prostu siadałem, patrzyłem na te pliki w Guitar Pro, gdzie tam, co to tam, jakiś Gunsów zagrać, nie, Metaliki, coś tam, nie wiadomo, tego umiem, to jest za trudne, tamto jest, nie wiem, niefajne i tak dalej. I załóżmy, miałem godzinę czasu na ćwiczenie, bo miałem jakieś inne lekcje, coś tam, godzina czasu, na które schodziło na przykład pół godziny na szukanie utworu. I to później się dopiero zorientowałem, że przecież to jest masakra, co to się dzieje, że więcej czasu poświęcam na szukanie utworu niż na ćwiczenie, prawda? Także pamiętajcie, ściśle musimy się trzymać jakiegoś harmonogramu ćwiczeń. Kolejna rzecz, dziewiąta. Dziewiąta rzecz. Ja wiem, czy to jest takie też istotne. Oczywiście, że jest istotne, dziewiąty punkt. Brak planu działania, brak planu nauki. No to jest bardzo duży błąd, bo niektórzy po prostu albo zupełnie nie wiedzą, co mają się uczyć, albo może wiedzą, ale mi się nie chce, albo właśnie też mówią, że to dopiero tam za
za te parę lat. Jak już coś pogram, to już wtedy, to wtedy jakiś plan nauki będzie miał. Nie, to tak nie może być, że nie mamy planu. No chociażby, bo chociażby planem jest to, że tworzymy sobie harmonogram ćwiczeń, no nie? Czyli po prostu 5 minut rozgrzewka. W rozgrzewce mamy stricte ćwiczenia na paluszki, raz, dwa, trzy, cztery. Później mamy te sposoby, co widzieliście w poprzednich filmach. Ja też często pokazuję sposoby ogrywania gryfów wzdłuż, w poprzek i poprzekątnej, prawda? Poprzekątnej ogrywamy. I mamy te różne, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa, jeden, dwa, jeden, trzy, cztery. Te wszystkie techniki, które możemy ograć. Chociażby to jako rozgrzewka, prawda? Później na przykład może być na przykład mienne kostkowanie, jakieś szybkie granie. Na przykład właśnie szybkie kostkowanie, żeby tutaj właśnie jakiś ten albo bit, albo patataj na przykład, który nie wychodzi na przykład jakiś... To żeby siadamy, ćwiczymy, aż nam wychodzi w jednym tempie, później robimy w drugim tempie, coraz szybciej. Czyli to jest ten harmonogram ćwiczeń. I brak właśnie planu działania jest bardzo dużym błędem. Nawet nie wiem, czy on nie powinien być w ogóle jako pierwszy, że brak zupełnie jakiegoś... Jest po prostu taki mindfuck, w ogóle nie wiem, gitara, zarobiście podniecanie się... Gitara, oczywiście, to jest coś wspaniałego. Ale myślę, że trzeba mieć wszystko usystematyzowane. Ostatni 10, oczywiście byłoby też więcej, strasznie dużo było tych rzeczy, ale 10, który też widzę może po sobie też czasem, ale też spotkałem u pewnej liczby uczniów, to jest na przykład ciągłe wyszukiwanie nowego sprzętu. Że na przykład tak, mam tu gitarę, właśnie mam tego korta tutaj. No, tak mówi na przykład uczeń. Mam tego korta, ale wiesz co, tam widziałem Ibanez taki, bo model 4321 to jest, nie wiem, może ten wezmę, bo nie wiem, tutaj coś mi nie wychodzi, bo jakoś tak tutaj... Wiadomo, jeżeli gitara powiedzmy jest kijowa, to lepiej w ogóle się jej pozbyć, ale dużo osób też tak robi, w tym ja też czasem tak miałem, że po prostu wyszukam, nie wiem, coś, a tak byłoby fajne, albo może taki efekt, może taki przester, może delay, może chorus, może flanger, coś tam, nie wiadomo co. Dużo czasu się spędzało na... No, nie wiem, jak to nazwać, trochę na marzeniu, na marzeniach, bo już mam jedną gitarę, już tutaj, prawda, żona albo mama, albo tata powie, kurde, chłopie, już masz gitarę, już masz wzmacniacz, masz to, czego ty jeszcze chcesz, no nie? W ogóle to jest ten, takie coś się nazywa GAS, G-A-S, bo to jest Gear Acquisition Syndrome, czyli to jest jakby, po polsku można powiedzieć, że to jest po prostu... Choroba kupowania nowego, coraz nowszego sprzętu. Mam nadzieję, znaczy myślę, że pewnie część z Was też coś takiego odczuwa czasem, że no, oby nie, kurde. Ja już właściwie teraz się zupełnie wyleczyłem z tego. Wiadomo, czasem akurat jak mam chwilę, to fajnie sobie połaczyć. A taka gitarka Explorer, kurde, jakiś taki, albo fałeczka taka tutaj z jakiś ten sklonem tutaj, ten takim płomienistym, albo fajnie. I widzicie, ale teraz można było zamiast marzyć, można byłoby ćwiczyć, no nie? Można byłoby grać. Tak samo to szukanie tabów, nie? Teraz, a może teraz Gansów, ten Paradise Fiction, albo kurde, coś tam, nie wiadomo. I jest więcej czasu się traci na szukanie, niż na faktyczne granie, także... myślę, że ten 10 punkt też jest istotny, żeby umieć sobie dawkować to, albo kompletujemy, prawda, pedalboard, czy sobie efekty i żeby, albo ćwiczymy, albo kompletujemy. Nie, wiadomo, kompletować i szukać nowych brzmień, to jest oczywiście bardzo ważne, ale żeby nie za bardzo też próbować jakby przesunąć uczenie, a bardziej patrzeć na coś nowego, albo że na przykład nowszy sprzęt spowoduje, że ja będę lepiej grać. Owszem, też tak może być, jak mamy zupełnie beznadziejny wzmacniacz, na przykład wzmacniacz, który on nie ma przesteru, no to musimy sobie znaleźć ten przester, no nie? Albo wzmacniacz, który ma słaby przester, który nie może uzyskać na przykład takiego mięsistego brzmienia, to on powoduje, że trochę ta ułomność zacznie się uwypuklać podczas ćwiczenia, prawda? Jakieś tam utwory cięższych kapel, no nie zagramy na lekkim przesterze. Ale mówię tak, żebyśmy nie przesadzali. Strasznie to chyba długo trwało i myślę, że obejrzyjcie do końca, ale dobra. Dzięki za uwagę, papatki.